Moimi państwa gościem jest Barbara Dobrzyńska, aktorka, chórzystka, autorka scenariuszy, dyrektorka teatrów iewskich w Warszawie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, serdecznie witam. Zacznijmy może od tematu dość kontrowersyjnego. Jak bardzo z Pani perspektywy zmieniło się na przestrzeni lat poczucie szacunku aktorów i twórców sztuki do podstawowych wartości chrześcijańskich? Ja się wychowałam na wspaniałym okresie teatru polskiego i muszę powiedzieć, że wtedy aktor sobie nie pozwolił na, powiedziałabym, obrażanie publiczności wulgaryzmami, które teraz płyną ze sceny, obrażaniem uczuć religijnych. Kogokolwiek, kto był na widowni, szanowało się publiczność. Jakie sztuki wówczas wystawiano? Na scenach teatru funkcjonowały sztuki wyspiańskiego, Mickiewicza czy słowackiego. Sztuki były przedstawiane młodym pokoleniom Polaków, tak jak mnie, w sposób Przepiękny, klasyczny, przepięknym polskim językiem. I nikt sobie nie odważył się na scenie wykonać nawet gestu czy ruchu, który był profanujący słowo, tekst lub obrażał smak publiczności, która wtedy, jak przychodziła do teatru, była elegancko ubrana. No, dlatego, że się spotykała z eleganckimi aktorami, mówię w sensie elegancji występu, elegancji zachowań na scenie, i dlatego właśnie to zobowiązywało publiczność, która również szanując aktora i spektakl, na który przychodziła, przychodziła ubrana elegancko. Od czasów tak zwanej wolności, czyli od 1989 roku. A jak to wygląda obecnie? Więc jeżeli mówimy o wysokiej tak zwanej wysokiej kulturze, którą profanują dzisiaj obecni reżyserzy, pozwalają na to, aby grać i profanować Wyspiańskiego, Mickiewicza, Słowackiego, naszych wybitnych twórców. Nie chcę zdradzać wszystkiego w pytaniu, ale z tego co wiem, jest pani powiedziałabym wręcz buntowniczką przeciwko obrażaniu dobrego imienia wielkich Polaków. Może mi Pani opowiedzieć o tym coś więcej i wtajemniczyć naszych słuchaczy w tę sprawę? Dopuszczono się bezczeszczenia wielkich polskich twórców, umieszczając ich nazwiska na wódce Chopin, wódka Paderewski, która od, zniknęła niedawno, y, wódka Belweder, czyli piękny widok, czyli belweder, czyli jak się napije, to lepiej widzę, piękniejszy mam widok. O to chodzi. Później oczywiście Sobieski, wódka Sobieski, a ostatnio jeszcze nam się pokazał Pan Tadeusz. I Soplicowo też jest taka wódeczka. I jak ja na to patrzę, i mimo że protestowałam wtedy i u muzyków, i u aktorów, nikt nie stanął w obronie imienia Chopina, żeby nie było jego nazwiska na wódce. A ona do tej pory funkcjonuje. I teraz jeszcze doszedł do tego pan Tadeusz. Do czego by to pani porównała? To jest takie niszczenie gniazda, z którego się powinno właściwie wyrastać. To tak, jakby się spaliło swój własny dom, jeżeli my profanujemy naszych wybitnych twórców, którzy napisali dla nas te dzieła. Jak pani osobiście, jako artystka, a więc część tej elity, odnosi się do obecnych wydarzeń? Jeżeli chodzi o obecny poziom kultury i tego, co się dzieje w kulturze, ja się od tego totalnie odcinam i nie chcę mieć do czynienia z tą, powiedziałabym, błazenadą, na przykład w tej chwili w teatrze powszechnym, w klątwie. To nie są aktorzy, to są błazny, które grają na każde zawołanie jakiegoś tam nie wiadomo skąd wziętego reżysera. I muszę powiedzieć, że uderzyło mnie, kiedy usłyszałam wywiad tego chorwackiego reżysera, który tą klątwę zbezcześcił, i jednocześnie wieszając naszego Jana Pawła II, figurę Jana Pawła II i, i tą i wulgaryzując postać Jana Pawła II, powiedział coś takiego, że on, żeby móc tworzyć te dzieła, w cudzysłowie, które tworzy, musi się wynarodowić. Jeżeli to możliwe, to czy może Pani wymienić inne przykłady degradacji polskiego teatru? We Wrocławiu zrobiono spektakl y, Dziady Mickiewicza, sprofanowany totalnie. To samo, jeżeli chodzi o teatry w Warszawie, w teatr, teatr Polski, którego kiedyś byłam aktorką. No właśnie, a dlaczego już Pani nie należy do zespołu tego teatru? Pan Seweryn pozwala na to, aby na tej scenie wystawić spektakl. Pożar w burdelu, ośmieszający naszą religię, nasz chrzest i on w tym wszystkim brylujący jako wielka gwiazda prawda, komedii française pan Seweryn pozwala na to aby w teatrze polskim po scenie której chodziły wybitne osobowości aktorskie Tadeusz Fiewski Tadeusz Łomnicki Elżbieta Barszczewska Hańcza Woszczerowicz Ton to Wateneum tam grał ale mnóstwo cudownych genialnych aktorów Cholubek Zapasiewicz Wszyscy genialni aktorzy tworzyli piękno tej sceny. A czy jest jakaś główna przyczyna, nazwijmy to wprost, niszczenia polskiej kultury? Polska kultura właśnie dlatego jest tak niszczona, bo jest tworzona przez wybitnych, genialnych, natchnionych chrześcijańskim duchem artystów. A to, co się dzieje teraz, to przyszedł świat diabelstwa, który ma zadanie zniszczyć to, co stworzył Bóg. I pokazywać na scenach brzydotę. To jest zaplanowane. Tu chodzi o to, że od momentu, kiedy w 1968 roku powstały tak zwane dzieci kwiaty, ta, ta ci hipisi, to lewacy od razu zaczęli krzyczeć, że my nie tylko jesteśmy dzieci kwiaty, ale my jesteśmy dziećmi Darwina. I bardzo dobrze, że się tak nazywają, że są dziećmi Darwina, bo rzeczywiście pochodzą od małp, jak się na nich patrzy i to, co oni wyprawiają. To nawet można by obrazić małpy, bo małpy się tak nie zachowują, jak oni się zachowują. Ale rzeczywiście pod tym względem to stwierdzam, że rzeczywiście ten proces darwinowski to w nich się niezwykle odcisnął. Bo oni nie wierzą, że Bóg ich stworzył, tylko że oni pochodzą od małpy. No i rzeczywiście po tym, co oni wyprawiają, to można tak to powiedzieć. I, I dlatego Zygmunt Krasiński kiedyś tak cudownie napisał: Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie, lecz żadna z jego podzielonych połów już się nie modli, o matko, do ciebie. My jedni tylko. Czyli Polacy, paląc się na stosie, wciąż ślemy modły w twój bezmiar Boże Wysoki. Poznaj królowo poddanych po głosie, i bądź nam matką teraz i na wieki. To napisał Zygmunt Krasiński. Czy ty widzisz Zygmunta Krasińskiego na scenach teraz? Nie. Nie, właśnie, nie, nie, nie widać tego. Yy, I tutaj się pojawia problem patriotyzmu. Czy w ogóle coś takiego teraz istnieje? <laughs> to znaczy, ja bym powiedziała tak. Yy, ci, ci to zielsko artystyczne, oni są patriotami, oczywiście. Dla mnie to są patrioci szatana. Więc my jako chrześcijanie, jakie mamy obowiązki względem bliźnich, względem Boga widząc właśnie taką degradację świata? My mamy obowiązek być patriotami Boga. My mamy być odważni, Bóg dał nam też męstwo i my mamy swoją religię, prezentować i się i nie wstydzić, nosić krzyż, i nie, I nie wstydzić się jej, że jesteśmy chrześcijanami. Niech nas, nas nikt do kruchty i do własnego pokoju nie, nie odsyła. My mamy chodzić dumni z tego, że Bóg dał nam łaskę urodzenia się w Polsce, w tej kulturze, umieć się, wy, w, że tak powiem, odnaleźć i wychować. Czym jest dla Pani osobiście godność bycia Polakiem? Godność Pola, polska jest, o, to jest ogromna cecha dla Polaka. Bóg, honor, ojczyzna, za to ginęły pokolenia, a nie teraz o nich, ani honoru, ani godności leżą plackiem przed jakimiś Niemcami, jakimiś Anglikami, jakimiś Amerykanami, leżą jak dywaniki rozłożone. Właśnie upada już kompletnie godność Polaka. Jak to wszystko naprawić? Uczyć się własnej historii i kultury. Bo dlaczego? Jeżeli Polacy nie znają własnej historii i kultury, to nie, nie wiedzą do czego się mają odnieść i nie wiedzą, jakie autorytety jak powinni naśladować. Nie autorytety gazety wyborczej, czy chwilki dla ciebie, czy wysokich obcasów, tylko żeby po prostu wiedzieli, jakie autorytety mają naśladować. Bo właśnie na takich wybitnych Polakach, którzy oddawali krew, czy w powstaniu listopadowym, styczniowym, czy warszawskim, to dla młodzieży, która teraz, dzięki Bogu, odkrywa swoich bohaterów jako żołnierzy niezłomnych, bo nie lubię tej nazwy, żołnierze wyklęci, dlatego że już te, te, te różowe salony nazywają ich żołnierzami przeklętymi. I za chwilę tak będzie, że to się będzie nazywało, że to są żołnierze przeklęci. Nie! To są żołnierze niezłomni. I my mamy się do kogo odnieść. A historii to się uczmy. U koniecznego, i musimy wrócić na nowo do hymnu polskiego. I w 1927 roku ten hymn został nadany, a myśmy kiedyś, Polacy, śpiewali inne hymny. Boże, coś Polskę, i jeszcze śpiewaliśmy piękny hymn. Zapewne chodzi pani o hymn. Marsz Polonia. Ma pani piękny głos. Była pani przez dwa lata chórzystką zespołu pieśni i tańca Mazowsze, tak w imieniu swoim, jak i przede wszystkim słuchaczy, oczywiście. Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby nam go pani zaśpiewała. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. A jak inni twórcy, także nie polscy, odnosili się do wiary chrześcijańskiej? Beethoven... Umiał na pamięć o naśladowaniu Chrystusa ekempis. Beethoven umiał na pamięć tą książkę, a Bach służył Bogu swoj, swoją muzyką. Haydn, Handel. Czy według pani ci twórcy, którzy oddają się Bogu, są przez niego jakoś bardziej nagradzani? Każdy jeden twórca, który oddaje Bogu to, że od Boga dostał dany talent, przechodzi do historii świata. A każdy taki właśnie taka taka zielenina, taka skoszona trawka, no to za chwilę tego nie ma. my nie, nawet nie wiem kto to był, a on się sadzi tu na Boga przed nami. A na koniec przejdźmy do tematu dwudziestego forum polonijnego. Przygotowuje pani na tę okazję montaż słowno-muzyczny z naszymi studentami. Proszę opowiedzieć o nim kilka słów. Ja chciałabym zaprezentować ze studentami tej uczelni, którzy są niezwykle uzdolnieni, po prostu list świętego Jana Pawła II do artystów w powiązaniu z muzyką religijną, z poezją Norwida, może dołączymy właśnie poezję Krasieńskiego, Słowackiego, Wyspiańskiego. A jaki jest główny cel tej sztuki? Żeby pokazać właśnie tym Polakom, którzy przyjadą z całego świata, na jak wysokim poziomie jest ta uczelnia i jaką cudowną przyszłą elitę polską kształci. U studentów młodych kształci się właśnie to marzenie, Jana Pawła II, żeby nie podcinać korzeni, z których wyrastamy, żeby po prostu na tej kulturze ukształtować etykę dziennikarską, etykę zawodową każdego jednego studenta, który tutaj się znalazł. A może jest jakieś zdanie, które chciałaby pani skierować do młodych ludzi? Przesłanie do młodych napisał przepięknie Stefan Żeromski. Złoty róg Polski trzyma w ręku z przepotężnej swej siły młode narodu pokolenie. I zadmie weń lada dzień, lada godzina pobudkę nową, nową pieśń życia, od której rozradują się kości pradziadów, dziadów i ojców. Rozraduje się młoda krew, i z tym was zostawiam, żebyście zadeli w złoty polski róg, a żeby wam wyspiański nie przypomniał, miałeś chamie złoty róg. Pamiętajcie o tym, żebyście nie przegapili swojej młodości, swojego życia i służyli Bogu i ojczyźnie. Po to ojciec Tadeusz stworzył tę uczelnię, że tę elitę, którą zamordowano nam w Katyniu, a potem wykańczali, wykańczali resztę elity w latach pięćdziesiątych z Armii Krajowej, elitę, wy ją macie zastąpić dla własnego dobra, dla przeszłości, przeszłości historycznej i kulturowej, żeby ocalić Całe dziedzictwo narodowe i przenieść je na swoje dzieci, żeby Polska nie zginęła, dopóki żyjemy. I na tym zakończmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Barbara Dobrzyńska, rozmowę przeprowadziła Natalia Kozielska.